Przygotowaliśmy bardzo wiele atrakcji. Podczas imprezy Opole w rytmie natury 3 września od godziny 14 w parku na osiedlu Armii Krajowej całodzienny piknik dla najmłodszych i ich rodziców związany z ekologią, ochroną środowiska. Podczas tego wydarzenia będzie można w formie warsztatowej nauczyć się, w jaki sposób segregować śmieci, w jaki sposób dbać o środowisko, a także poznać na przykład działanie autobusu elektrycznego, czyli autobusu, który już niedługo wyjedzie na ulicę Opola. Będzie prezentacja włącznie z silnikiem elektrycznym i tym, w jaki sposób on pracuje i działa. Dmuchańce, różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, ale przede wszystkim właśnie ten nacisk na ekologię, na warsztaty, różnego rodzaju gry edukacyjne temu będą służyć, żeby przybliżyć tę tematykę, ale będzie również bardzo muzycznie i teatralnie, bo będzie spektakl teatralny właśnie poświęcony tematyce ekologicznej, a o godzinie 20:30 gwiazda wieczoru Roxana Węgiel, która zaprasza wszystkich do udziału właśnie w tym wydarzeniu, które jest finansowane ze środków unijnych, co warto podkreślić, a partnerami tego projektu są miejskie spółki, ECO, Zakład Komunalny, MZK i WIK. Po segregacji, która jest podstawą, przechodzimy krok dalej. Idziemy w kierunku przyszłości, czyli gospodarki cyrkularnej w obiegu zamkniętym. Ograniczamy powstawanie odpadów, a nie ich wytwarzanie. Tak naprawdę to nie jest, nie o to chodzi, żeby wytwarzać, tylko o to, żeby ograniczać ilość odpadów, która trafia do całego systemu. Jako miasto podejmujemy wiele działań z tym związanych, nie tylko ekopiknik, który jest taki bardzo widowiskowy, ale codzienną naszą żmudną pracą podejmujemy działania edukacyjne skierowane do mieszkańców. Bardzo dużo wydarzeń ma miejsce w reużytkowni, która bardzo jest pozytywnie przyjęta przez mieszkańców. Ponad 37 wydarzeń edukacyjnych tam miało miejsce od początku jej otwarcia. Prawie 14 tysięcy osób nas odwiedziło w reużytkowni, więc są efekty widoczne. Zmienia się mentalność mieszkańców, wiedzą, co to znaczy zapobiegać powstawaniu odpadów i to nas chyba najbardziej cieszy. Na co dzień zawsze można przyjść, tak jak już widzimy, że zmienia się sposób myślenia mieszkańców. Zamiast coś kupić, najpierw zaglądają do reużytkowni, czy macie może jakiś przedmiot, nie będę musiał kupować i generować odpadów i to nas bardzo cieszy. Coraz więcej mieszkańców jest świadomych. I po to jest to miejsce, nie tylko jako miejsce wymian, ale także jako miejsce edukacji i rozmów z mieszkańcami. Te wydarzenia są potrzebne po to, żeby opowiedzieć, w jaki sposób dbać o środowisko, ale przede wszystkim też nauczyć pewnych nawyków związanych z ekologią i ochroną środowiska. Nauka poprzez zabawę, tak? To jest najskuteczniejsza forma i wydaje mi się, że będzie można z całą pewnością przekonać się o tym podczas pikniku 3 września.